Właśnie znajduje się na poziomie minus 4 parkingu pod placem Powstańców Warszawy, który ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. Jak wygląda cała ta inwestycja? Na górze, z lotu ptaka i również pod ziemią. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj jest na placu Pięciu Rogów. I o samym placu Pięciu Rogów w dzisiejszym odcinku nie będę mówić dużo, pomijając to, abyście zerknęli faktycznie, jak wygląda jego nawierzchnia, jak wyglądają te płyty i jak wygląda cały ten kamień. Bo to wszystko będzie przeniesione też jeszcze na inny plac, który powstaje w centrum Warszawy. Oczywiście mam na myśli plac Powstańców Warszawy, bo sam plac całkowicie, również w tym miejscu, gdzie teraz lecimy, zmienia się w ramach tej inwestycji, o której w dzisiejszym odcinku będę mówić. Wszystkie miejsca parkingowe znikają. Dwie jezdnie w dwóch kierunkach też znikają, dwa pasy w każdym kierunku znikają. Powstanie nowa jedna jezdnia z wyjazdami z nowego parkingu podziemnego, który w tym miejscu właśnie powstaje, a właściwie jest już powoli zasypywany. 420 miejsc postojowych w tym miejscu dokładnie powstaje. Jest to parking pod placem Powstańców Warszawy. Planowane zakończenie tej inwestycji to jest 2024-2025 rok, dokładnie przełom tych dwóch lat. Utrudnienia w tym miejscu, jeżeli chodzi o ruch samochodowy, mają się zakończyć najprawdopodobniej do końca tego roku, natomiast sama inwestycja jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W skrócie, miasto stołeczne Warszawa nie przeznaczyło ani złotówki na tą inwestycję, jeżeli chodzi o faktycznie budowę, natomiast sam koszt szacowany na mniej więcej 85 milionów złotych jest realizowany przez prywatnego inwestora. I ten inwestor później przez 36 lat będzie nadzorować i realizować wszystkie usługi w ramach tego parkingu. Po 36 latach ten parking przejdzie we władanie miasta stołecznego Warszawy, więc to jest według mnie, moim skromnym zdaniem, dobry pomysł, aby faktycznie budować nowe inwestycje, które niekoniecznie są niezbędne dla Warszawy, jeżeli chodzi o zarządzanie, tak aby faktycznie one powstały niezbędne dla faktycznie warszawiaków i osób przyjezdnych. I w ten sposób powstaje nowy parking pod całym właśnie placem. Takich parkingów oczywiście w centrum miasta było planowane dużo więcej, powstaje jeden, znaczy przynajmniej było planowane dużo więcej w ostatnich czasach, natomiast to jest pierwszy, który faktycznie powstaje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i ogólnie w ramach Warszawy w ostatnim czasie, ale no dobrze, że faktycznie w końcu taka inwestycja w tym miejscu się wydarzyła. Natomiast co dokładnie się tutaj dzieje? Zerknijmy sobie może najpierw na to, jak wyglądają prace na poziomie minus 1 i ogólnie w całej części podziemnej. No bo w sumie to jest dosyć ciekawe. Po części, całą część podziemną mogliście już ostatnio zobaczyć na kanale w specjalnym przelocie, bo faktycznie przeleciałem cały parking podziemny dronem. To było szaleństwo, ale faktycznie to zrealizowałem. Natomiast jak to dokładnie było realizowane, powiem wam na sam koniec tego filmu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co faktycznie tu się dzieje, to sobie zetknijmy dzisiaj trochę z innych ujęć. Z ujęć z mojego telefonu. No i tak, zetknijmy sobie właśnie w tym miejscu. Tu mamy wyjazd ze samego parkingu, z placu Powstańców Warszawy. Wtedy będziemy wyjeżdżać po drugiej stronie właśnie ulicy, która będzie się znajdować na całym placem i będziemy wyjeżdżać stąd w kierunku ulicy Świętokrzyskiej. Po prawej stronie znajduje się NBP, jeżeli ktoś z Was by chciał mniej więcej wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Więc po prostu na prost będzie wyjazd oczywiście jednopasmowy, no ale to jest dosyć oczywiste. Tutaj po takim zakręcie już się będzie podjeżdżać pod górkę. Z kolei dalej, patrząc z tej perspektywy, możemy zobaczyć, że faktycznie parking jest trochę zapełniony, jeżeli chodzi o materiały budowlane, no bo faktycznie tutaj trwa aktualnie wykańczanie i te wykańczanie będziemy mogli zobaczyć na wszystkich poziomach poniżej. Oczywiście poniżej te prace są trochę na innym etapie, a właściwie na każdym poziomie. Trochę to inaczej wygląda. Z ciekawostek, których może nie wiedzieliście, jest to, co się znajduje w tym miejscu. Tu będą łazienki publiczne, do których faktycznie będzie dostęp ze samego placu Powstańców Warszawy. Na razie w tym momencie wam nie powiem, czy one będą bezpłatne, czy będzie faktycznie z nich można korzystać. Natomiast na pewno będzie można do nich dotrzeć z samego placu Powstańców Warszawy, bo tak jest przewidziany sam ten obiekt. Będzie można tu też tutaj zjechać windą, która właśnie w tym miejscu się będzie znajdować. Tu mamy windę na sam dół, czyli do poziomu minus 4. My się znajdujemy na poziomie minus 1 i na górę możemy zetknąć, czyli już faktycznie na poziom 0. Więc tutaj albo windą, albo schodami będzie można się dotrzeć do takich właśnie ogólnodostępnych łazienek publicznych. Pytanie tylko łącznie, czy faktycznie będą bezpłatne, czy jednak będą trochę
płatne. Natomiast schodzimy sobie tutaj na poziom minus 4, bo na poziomie minus 4 możemy zobaczyć, że faktycznie jest tu całkiem czysto. I co najważniejsze, to jest to faktycznie, że jest całkiem ładnie to wszystko oświetlone, więc dobrze to widać na ujęciach z aparatu. Natomiast najważniejsze jest chyba jednak inny aspekt, a mianowicie to wszystko czerwone, które się tutaj znajduje. To jest system, dzięki któremu, jeżeli coś by się tutaj oczywiście wydarzyło, miejmy nadzieję, że się nie wydarzy, to faktycznie wszystko będzie zastraszane wodą w tym miejscu, bo to jest właśnie rozpraszacz całej wody po całym parkingu. Parking jest podzielony na strefy, on ma dosyć tutaj dużo elementów, każda część, a właściwie każdy poziom będzie zamykany od siebie, tak samo wyjazdy będą zamykane, będą tutaj różne strefy, będą różne scenariusze, jeżeli chodzi o same bezpieczeństwo, no i oczywiście też będzie potężny system pompowywania i wypompowywania całego powietrza, w skrócie jak na stacji metra. Będzie tutaj tak dużo schematów i scenariuszy, żeby faktycznie, jeżeli wydarzy się jakaś sytuacja awaryjna, to żeby można było ją szybko zażegnać. Na przykład, jeżeli po prostu będzie zbyt dużo gazów na parkingu, to wtedy się nie będą otwierać zbytnio drzwi, żeby wejść do samego parkingu z klatek schodowych. Będzie można tylko łącznie wejść do klatek schodowych i tam też będą te próżnie faktycznie, czyli pomieszczenia właśnie przed klatkami schodowymi albo faktycznie w samych klatkach schodowych, gdzie będzie można na spokojnie zaciągnąć się oddechem i czekać po prostu na przyjechanie służb, jeżeli coś się wydarzy. Z kolei teraz znajdujemy się w miejscu, które też jest niezbędne dla samego funkcjonowania tak obiektu nisko położonego, a mianowicie pompy. Te pompy w tym miejscu będą się załączać, aby faktycznie wypompowywać wodę gruntową. Tam się dalej za tą ścianą jedną znajdował zbiornik retencyjny, a właśnie nie zbiornik retencyjny, tylko ogólnie zbiornik, dzięki któremu właśnie ta cała woda z okolicy parkingu będzie wyciągana i następnie, jeżeli będzie po prostu zbyt duży poziom tej wody, to będą się załączać pompy. No bo wiadomo, że jeżeli parking się znajduje na poziomie minus 4, no to faktycznie ta woda gruntowa w tym miejscu jest. I to można nawet było zobaczyć na niektórych tutaj ujęciach, że gdy, bo tutaj już jak wchodzę, to faktycznie pompy wykonawcy przestały działać. No i dlatego też ta woda gruntowa zaczęła podnosić się do góry. Tutaj ostatnio był film z Urbex, historyk, już pamiętam, z Pałacu Kultury i Nauki. I tam takie pompy też są właśnie, które są niezbędne, żeby całe podziemie Pałacu Kultury i Nauki też nie zostało zalane. Więc również w takich miejscach jak ten parking też takie obiekty są niezbędne, no bo woda gruntowa po prostu by wszystko zalała od spodu i by się przebijała przez ściany. Dobra, przechodzimy sobie na poziom wyżej, czyli do poziomu minus 3 i na poziomie minus 3 już faktycznie trochę inaczej te prace wyglądają. Jest trochę większy bałagan, tutaj też jeszcze pojazdy inne budowlane jeżdżą, co widać dokładnie po błocie, które jest tutaj rozłożone, no i oczywiście niech tutaj elementy gruzu, bo trzeba pamiętać, że taki parking oczywiście nie pomijając to, że jest zbudowane oczywiście całkowicie docelowo, to też powstają w ramach tej inwestycji nieróżne elementy, które są tylko łącznie tymczasowe i one są też rozbierane. Dokładnie to będzie widać lepiej na ujęciach z drona, do których za chwilę dojdziemy, ale tutaj z kolei możemy zobaczyć rozporniki, które były poukrywane, a właściwie były rozciągnięte na terenie całego parkingu. Po prawej stronie właśnie tam w środku widzieliście takie elementy stalowe, które jeszcze są w samej konstrukcji właśnie ścian parkingu, no i one tutaj już pozostaną do samego końca, tylko będą właśnie przykryte, jeżeli chodzi o wykończenie ostateczne, natomiast faktycznie te elementy pozostają w ścianach do samego końca we wszystkich inwestycjach, również na przykład na Warszawie Zachodniej, jeżeli były używane takie tego typu elementy. Przejdźmy na poziomie minus 2 aktualnie i tu już możemy zobaczyć faktycznie kolejne elementy, kolejne prace, cały czas podtrzymywane są w różnych miejscach sufity, trwają prace wykończeniowe, oczywiście wszystkiego rodzaju okablowania czy inne elementy trzeba teraz poroznosić. Tutaj na górze widać już faktycznie wjazd właściwie na parking, bo to jest ta ściana, którą myślę widzimy, wjazd na sam dół. No i jesteśmy na poziomie minus 1. Poziom minus 1 też trochę gruzu w tym miejscu jest pozdokowane. Wszystko oczywiście jeszcze musi być zrealizowane, jeżeli chodzi o sam sufit, no bo wiadomo, że to będzie musiało być trochę wyciszone. Klatki schodowe muszą być wykończone, dwie, muszą się pojawić dźwigi windowe, no i musi być to samo koblowanie, również ewakuacyjne, awaryjne, rozmieszczone na całym terenie parkingu. Więc to jest jeszcze aktualnie realizowane, a my teraz aktualnie wychodzimy wjazdem do samego parkingu, który jest całkiem, jak bym powiedział, szeroki. Wjazd będzie od ulicy Świętokrzyskiej, na którą w teorii teraz właśnie się patrzymy. Po prawej stronie się znajduje wentylatornia szlakowa pomiędzy stacją metra Nowy Świat a Świętokrzyska na drugiej linii metra, a następnie widzimy faktycznie pierwszy budynek wejściowy. Tym budynkiem wejściowym nie wchodziłem, tam się nie kręciłem na górze, natomiast tu faktycznie będzie i winda, i schody zwykłe, nieruchome, bez przesady. Następnie możemy zobaczyć pozostałości po dużym żurawiu, który w tym miejscu pracował. I następnie widzimy kolejny element, czyli drugie wejście do części podziemnej. Również tutaj są zwykłe schody, jak i również oczywiście winda. To jest ta winda, którą widzieliśmy na tym ujęciu od góry do dołu. A tutaj jest ten wyjazd z parkingu pod NBP. Więc właśnie tędy będziemy wyjeżdżać swoimi samochodami w kierunku ulicy Świętokrzyskiej. Mówię swoimi, chociaż sam nie posiadam żadnego samochodu i nawet prawa jazdy nie mam. Ale no wiadomo, o co chodzi mniej więcej.
więcej. Tam też przy okazji ciekawostek możecie zobaczyć plac budowy przy NBP, bo tam aktualnie wewnątrz samego budynku dosyć duże prace są aktualnie realizowane. Zerknijmy sobie z kolei jeszcze tutaj z drugiej strony i zobaczmy dokładnie, jak wygląda ta górna część tego budynku. Przez tutaj będziemy wchodzić na sam parking. No proszę bardzo, tak to wygląda w tym miejscu i możemy tutaj zaobserwować to wszystko, co jest. Wejdźmy sobie do środka i jest oczywiście drabina. I tutaj ważnym elementem jest to, jak widzicie, dosyć duże są przestrzenie faktycznie bez ścian. Tu wszędzie będą szyby, to faktycznie będzie całkiem ładnie oszklony budynek. Więc tutaj widzimy oczywiście windę, to jest ta winda, którą widzieliśmy z dołu, więc tam będzie można zjechać te 4 poziomy pod ziemię. Co ważne, jeżeli to zaraz byłoby ciekawe, czy ten parking jest tak samo głęboki jak metro, to nie, metro jest tutaj głębiej zanurzone, bo faktycznie dalej jest najgłębsza stacja metra, czyli Nowy Świat Uniwersytet, więc tutaj pociągi metra faktycznie już są dosyć głęboko i tam jeszcze podem jedynką jadą, więc metro jest oczywiście tutaj jeszcze niżej, ale no parking jest dosyć też głęboko w tym miejscu schowany. Następnie możemy zobaczyć, że de facto nie widzimy już samego parkingu, czyli został już całkiem ładnie zasypany. W tym miejscu są likwidowane części aktualnie jeszcze po właśnie tym dużym dźwigu, który w tym miejscu się znajdował, i drugie wejście w tym miejscu. Tam, jeżeli chodzi o te elementy, które są likwidowane przy tym dźwigu, chodzi mi o to, że tam po prostu była konstrukcja betonowa pod ten dźwig postawiona. On był jak najbardziej ustawiony właśnie nad samym parkingiem. Tam przy nim były prace wszystkie realizowane, no i po prostu tą część betonową tak samo w tym miejscu trzeba całą zlikwidować, wyburzyć i następnie to można dopiero zasypać i rozpocząć pracę przy odtwarzaniu całego placu Powstańców Warszawy. Z tym, że sam plac Powstańców Warszawy będzie teraz zupełnie inaczej wyglądać. Nie będzie tego starego parku, teraz będzie dużo większy park i faktycznie to będzie ten aktualnie plac, bo ulice, które tutaj były dookoła całego placu, znikną i będzie tylko wyłącznie sam plac i dojazd oczywiście do ulic w okolicy. Też tutaj co ważne, w aktualnie jak widzicie, jest prawie całkowicie już zasypywany sam parking i w ramach tej inwestycji, w ramach właśnie tego też zasypywania są aktualnie przekładane w ramach ostatniego razu wszystkie kable, które zostały przeniesione w ramach budowy. Więc teraz po prostu wszystko już wraca na swoje docelowe miejsce. No i tak powstaje cały nowy plac Powstańców Warszawy, a konkretnie parking właśnie w tym miejscu. Na 420 miejsc. Co ciekawe, również dla samochodów elektrycznych, czyli ogólnie dla wszystkich samochodów, i będą również w samym parkingu miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, o czym może nie wiedzieliście. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W kolejny film z Placu Powstańców Warszawy pojawi się oczywiście w maju, bo ten film jest opóźniony z marca. I wtedy będziemy już bardziej obserwować nie co się dzieje na dole, tylko co się dzieje na górze, bo same odtwarzanie dużego placu z nowymi drzewami oczywiście będzie całkiem efektowne. Tak samo jak nowa ulica Chmielna, która właśnie w tym miejscu łączy się z nowym placem Pięciu Rogów, powstaje. Ale to w osobnych materiałach w kolejnych miesiącach. Tymczasem oczywiście dziękuję wykonawcy, konkretnie kierownikowi budowy, za możliwość wejścia na ten parking pod placem Powstańców Warszawy. Mało tego, miałem okazję nawet wlecieć tutaj dronem i najprawdopodobniej bym pierwszą osobą, która właśnie to zrobiła w tym miejscu. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób tutaj wleciałem, to oczywiście za dronem przemieszczałem się w odległości nie większej niż 5 metrów, żeby zachować całe bezpieczeństwo i ostrzegać wszystkie osoby, które się znajdują na placu budowy, że leci dron. Chociaż lecenie dronem w takie miejsce nie było łatwe, bo dron ani nie miał de facto systemu GPS, no bo wiadomo, pod ziemią, no i oczywiście też systemu wizyjnego na dole, no bo wiadomo, że było trochę ciemno. Ale udało się zrobić, tamten film mogliście zobaczyć ostatnio, a tutaj inne ujęcia z mojego nowego telefonu. Co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach na moim kanale i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz wpadnę tutaj również pod ziemię na plac Powstańców Warszawy do tego wielkiego parkingu. Cześć!